Zakończono pracę nad utwardzeniem ulicy Falka w Suwałkach. To inwestycja, która zyskała rekordowe poparcie wśród propozycji zgłoszonych do realizacji w ramach suwalskiego budżetu obywatelskiego. Projekt zakładał nie tylko utwierdzenie na wierzchni, ale także budowę kanalizacji deszczowej na tej niewielkiej ulicy. Mieszkańcy powinni być zadowoleni, bo nie tylko przejdą suchą nogą przez tę ulicę, ale znacząco też poprawiła się estetyka tego miejsca. Na kostce, którą wyłożoną ciągi komunikacji, należy jeszcze gruba warstwa piachu, ale niebawem nie będzie po niej śladu. Uszczelnian przestrzenie między polbrukowymi kostkami. Inwestycję zakończono z niewielkim opóźnieniem, ale nikt na to nie narzekał. W pobliżu należałoby poprawić jeszcze jeden defekt. Nawierzchnię jest nie asfaltowej na tej samej ulicy, ale od strony wjazdu z ulicy Pileckiego. Pod nawierzchnią osiadł grunt i asfaltowy dywanik ma pokaźne zagłębienie, w którym po deszczu tworzy się potężna kałuża. W niedalekiej w przyszłości w tym samym rejonie miasta, również ze środków budżetu obywatelskiego, rozpoczęta zostanie kolejna inwestycja. Ku końcowi zmierzają procedury przetargowe dotyczące budowy przedłużenia ulicy Wyszyńskiego w kierunku ogródków działkowych. Powstanie tutaj ścieżka pieszo-rowerowa, wiodąca wzdłuż ogrodów Jadźwing i Borówka do Malinki. Nowy ciąg zostanie również uzbrojony w uliczne oświetlenie.